Treść zadania, z jakim się zmierzymy w tym nagraniu, brzmi: ile gram węglanu wapnia należy użyć, aby całkowicie przereagowało 25 cm sześciennych wodnego roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu molowym 0,75 mol na decymetr sześcienny? Zanim przejdę do wypisania danych, wytłumaczę kilka pojęć użytych w treści zadania. Węglan wapnia to sól składająca się z jonów wapnia i reszty kwasu węglowego. Jest to sól bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie. Wiele skał osadowych składa się z węglanu wapnia. Na przykład skały, które budują wyżynę krakowsko-częstochowską, są zbudowane m.in. z tej trudno rozpuszczalnej soli. Jednak najczęściej z węglanem wapnia spotykasz się w szkole, bo jest to kreda. Kolejna sprawa to wodny kwas chlorowodorowy. Sam chlorowodór jest żrącym gazem o specyficznym, drażniącym zapachu. Jednak kiedy rozpuścimy ten gaz w wodzie, zaczyna on mieć właściwości kwasowe. Kwasom poświęcimy oddzielne nagranie. Ten skrót aqu pochodzi od łacińskiego słowa aquis, co oznacza wodny. Na co dzień kwas chlorowodorowy nazywamy po prostu kwasem solnym. I ostatnia sprawa, która może budzić Twoje wątpliwości, to stężenie molowe. Stężenie molowe jest to liczba moli danej substancji chemicznej, która znajduje się w jednym decymetrze sześciennym roztworu. Roztworem nazywamy mieszaninę przynajmniej dwóch związków chemicznych, z których jeden to substancja rozpuszczona, a druga to rozpuszczalnik. W przypadku wodnego roztworu kwasu chlorowodorowego substancją rozpuszczoną jest chlorowodór, natomiast rozpuszczalnikiem jest woda. Stężenie molowe można wyrazić za pomocą wzoru. Cm równe jest N przez V, gdzie N to ilość moli substancji rozpuszczonej, a V to objętość całego roztworu. Jednostką stężenia molowego jest mol na decymetr sześcienny. Teraz już możemy przejść do wypisania danych. Objętość roztworu V równa jest 25 cm sześciennych. Wiedząc, że 1 decymetr sześcienny to 1000 cm sześciennych, możemy zamienić tą wartość na wielkość wyrażoną w decymetrach. Wystarczy skorzystać z proporcji. 1 decymetr sześcienny to 1000 cm sześciennych, więc x to 25 cm sześciennych. 25 cm sześciennych razy 1 decymetr sześcienny dzielone na 1000 cm sześciennych daje nam 0,025 decymetrów sześciennych. Dodatkowo znamy też stężenie molowe naszego roztworu. Stężenie molowe wynosi 75 tysięcznych mol na decymetr sześcienny. W zadaniu szukamy masy węglanu wapnia. Równanie reakcji, jaka zachodzi po zmieszaniu węglanu wapnia z kwasem chlorowodorowym, zwyczajowo nazywanym kwasem solnym, prezentuje się następująco. Węglan wapnia reaguje z kwasem solnym, w wyniku czego powstaje chlorek wapnia i kwas węglowy 4. Jednak kwas węglowy 4 jest bardzo słabym kwasem i praktycznie natychmiast rozpada się do dwutlenku węgla i wody. Gdybyśmy przeprowadzili takie doświadczenie, widzielibyśmy wydzielanie się bąbelków gazu, ponieważ dwutlenek węgla wydziela się intensywnie. Dlatego też to jest poprawna postać równania reakcji, jaka ma miejsce w tym układzie badawczym. Sprawdźmy współczynniki stechiometryczne w tym równaniu reakcji. Mamy 1 mol atomów wapnia tu i tu, 1 mol atomów węgla tu i tutaj, mol atomów chloru po stronie substratów i 2 mol atomów chloru po stronie produktów. Żeby to uzgodnić, postawmy 2 przed cząsteczką kwasu. Teraz mamy po 2 mol atomów chloru tu i tu, a także 2 mole wodoru tu i tutaj. I ostatni element, tlen. 3 mole po stronie substratu i 2 plus 1, 3 mole atomów tlenu po stronie produktów. Wydaje mi się, że całe równanie jest już uzgodnione. Stosunek stechiometryczny węglanu wapnia do kwasu chlorowodorowego jest równy jak 1 do 2. Wynika z tego, że 1 mol soli reaguje z 2 molami kwasu solnego. Naszym zadaniem jest obliczenie, jakiej masy węglanu wapnia potrzebujemy do tego, aby całkowicie przereagowało 0,025 decymetra sześciennego roztworu tego kwasu o stężeniu 0,75 mol na decymetr sześcienny. Z
Znamy stosunek stechiometryczny. Co powiesz na to, żeby wyliczyć teraz, z iloma molami kwasu mamy do czynienia w tym roztworze? Wzór wyrażający stężenie molowe prezentuje się tak. Cm równe jest n przez v. W celu wyznaczenia ilości moli możemy przekształcić ten wzór w ten sposób, że lewą i prawą stroną pomnożymy razy v, razy objętość roztworu. Otrzymujemy stężenie molowe razy objętość równe jest ilości moli. Stężenie molowe kwasu solnego mamy podane. Wynosi ono 0,75 mol na decymetr sześcienny. Objętość roztworu znamy. Wynosi ona 25 cm sześciennych, czyli 0,025 decymetra sześciennego. Ilość moli równa jest 0,75 mol na decymetr sześcienny razy 0,025 decymetra sześciennego. Co daje nam? 0,019 mola kwasu solnego. Stosunek stechiometryczny węglanu wapnia do kwasu solnego wynosi 1:2. Zatem, aby przereagowało 0,019 moli kwasu solnego, potrzebujemy 2 razy mniej moli węglanu wapnia. 0,019 podzielić na 2 daje nam 0,0095 moli węglanu wapnia. W treści zadania proszą nas o podanie ilości węglanu wapnia potrzebnego do zajścia reakcji w gramach, a nie w molach. Także, aby do końca rozwiązać ten przykład, musimy zamienić tą część mola na gramy. Skorzystajmy z kilkakrotnie wykorzystywanego już wzoru. Ilość moli soli równa jest masie tej soli podzielonej przez masę molową. N CaCO3 równe jest M CaCO3 dzielone przez duże M CaCO3. Pomnóżmy lewą i prawą stronę razy masę molową soli. Dzięki temu mamy już gotową postać wzoru do obliczenia masy soli, jakiej potrzebujemy do całkowitego przereagowania 25 cm sześciennych roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,75 mol na decymetr sześcienny. Poszukiwana masa równa jest ilość moli razy masa molowa. Ilość moli soli już znamy. Musimy jeszcze wyznaczyć masę molową węglanu wapnia. Pewnie wiesz, co zaraz nastąpi. Oczywiście, sięgamy po układ okresowy pierwiastków. Masa molowa wapnia to 40 g na mol. Masa molowa węgla to 12 g na mol i masa molowa tlenu to 16 g na mol. Masa molowa soli równa jest masie molowej wapnia dodać masa molowa węgla dodać 3 razy masa molowa tlenu. 16 razy 3 dodać 12, dodać 40 daje nam 100 g na mol. Taka jest masa molowa węglanu wapnia. W takim razie bez problemu wyliczmy sobie masę węglanu wapnia. Wynosi ona 0,0095 razy 100. I wychodzi, że 0,0095 razy 100 równe jest 0,95 g. Odpowiedź na nasze zadanie brzmi: w celu całkowitego przereagowania 25 cm sześciennych wodnego roztworu kwasu solnego o stężeniu molowym wynoszącym 0,75 mol na decymetr sześcienny należy użyć 0,95 g węglanu wapnia. Aby nam się wszystko utrwaliło, stwórzmy sobie tabelkę. Do reakcji wzięliśmy 25 cm sześciennych kwasu solnego o stężeniu molowym 0,75 mol na decymetr sześcienny. Po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń uzyskaliśmy wiadomość, iż do reakcji wzięliśmy 0,019 mola kwasu. Ze stosunku stechiometrycznego wynika, że w takim razie potrzebowaliśmy 2 razy mniej moli węglanu wapnia, czyli musieliśmy go mieć 0,0095 mola. W trakcie reakcji substraty przereagowały w 100%. Stosunek stechiometryczny w równaniu podpowiada nam również, ile moli produktów powstanie w trakcie reakcji. Powstanie nam po 0,0095 mola każdego z produktów, ponieważ stosunek stechiometryczny węglanu wapnia do tlenku węgla 4, do tlenku wodoru i do chlorku wapnia jest równy 1:1:1:1.
Zatem skoro do reakcji wzięliśmy 0,0095 moli węglanu wapnia, to tyleż samo moli każdego z produktu powstanie. Substraty reakcji przereagowały w 100%, dlatego też w mieszaninie poreakcyjnej znajdziemy tylko i wyłącznie produkty reakcji.